początek użyję jak zwykle primera i może nie jak zwykle, bo dzisiaj użyję zamiast korektora z Catrice użyję tego primera Put a Lid on It od The Balm. Ja mam taką mini wersję, więc właśnie ją nałożę. On jest dosyć taki tłusty, ten primer. Mój piesek siedzi mi na kolankach i strasznie kombinuje, ale nie wiem, nudzi się chyba i koniecznie chciała być w filmie. Ok, więc na początek będziemy używać paletki Garden of Eden od Sleeka i użyję... Generalnie użyłabym pewnie innego cienia do tego, ale chciałam... Nie chciałam używać zbyt wielu różnych palet, a i tak będziemy używać dwóch, więc użyję tego cienia tutaj, takiego brąziku. On ma delikatne, bardzo delikatne drobinki w sobie złote, ale myślę, że po rozblendowaniu nie będzie ich widać. Bardzo delikatnie rozblenduję go w załamaniu powieki. Nie chcę, żeby był za bardzo widoczny, ale żeby było leciutko, dosłownie zaakcentowane to właśnie załamanie. Staram się nie wychodzić również za wysoko pod brew. Makijaż ma być taki dosyć, no może nie minimalistyczny, ale chcę go utrzymać tutaj głównie w obrębie powieki ruchomej. No może tak. Ok, i na powiekę ruchomą będę nakładała cień również z tej samej paletki. Będzie to ten tutaj złoty cień, to jest taki, takie ciepłe złoto. Właśnie to nałożę. I użyję do tego pacynki do cieni. Chyba jednak użyję paluszka. Najlepsze narzędzie. Tylko kiedy używacie palca do nałożenia cieni, musicie być uważne, żeby nie przesadzić, za wysoko go nie nałożyć, aby nie zasłonić tego, co nałożyłyśmy na załamanie powieki. I w wewnętrzny kącik nałożę ten sam cień, ale już używając tej pacynki. Nakładam go na wewnętrzny kącik oraz delikatnie tutaj pod wewnętrznym kącikiem oka. Powracam do tego leciutko brązowego cienia i tu poprawiam lekko te granice między cieniami. Na dolną powiekę nakładam już korektor z Catrice. W pierwszej kolejności, zanim nałożymy coś na dolną powiekę, użyję linera oczywiście i nie muszę chyba przedstawiać Dani kartę. I nie wiem właśnie, czy robić kreskę, czy zostawić tak tą powiekę. Chyba nie będę robić kreski takiej jaskółki, tylko zaznaczę po prostu linię rzęs. Ok, i przechodzimy do dolnej powieki i tym razem użyję paletki Rio Rio, również od Sleeka, i nałożę ten cień tutaj, taki przytłumiony fioletowo-różowy cień. Ten cień ma takie fajne drobinki, delikatnie złote w sobie, jest naprawdę piękny i tak przeszukiwałam swoje paletki w poszukiwaniu pomysłu na makijaż dzisiejszy. Jak zobaczyłam ten cień, stwierdziłam, że muszę coś z nim zrobić i po prostu się zakochałam i odpłynęłam i właśnie stąd dzisiejszy makijaż. Nakładam ten cień oczywiście na dolną powiekę. Delikatnie tutaj blenduję granicę między tym cieniem a tym naszym złotym. I wyciągam tą kreskę, przyciągam jakby
dolną linię rzęs do góry, robiąc taką delikatną kreseczkę. Następnie delikatnie blenduję tą linię czystym pędzelkiem, takim punktowym. I teraz zastanawiam się, czy troszeczkę nie wzmocnić cienia na górnej powiece. Niby chciałam właśnie, żeby były takie delikatne, ale może delikatnie zewnętrzną część załamania powieki podkreślimy i użyję do tego cienia z paletki Garden of Eden z powrotem. Będzie to ten taki ciepły, bardzo ciepły brązowy cień i użyję tego punktowego pędzelka znów. Bardzo delikatnie tutaj zaznaczę. Okej, okay, na linię wodną nałożę liner, złoty, piękny liner od Paladio Cosmetics w odcieniu Gold Rush. No jest dużko. Tak on wygląda. Dalej będę używać linera od Essence, Crystal Liner w odcieniu Gold Rush. Jest to taki złoty, ale taki dosyć ciemne złoto z drobinkami. Jest troszeczkę gęsty, ciekawe czy mi coś z tego wyjdzie. I chciałabym go tutaj ponad tą naszą wyciągniętą linię pomalować od zewnętrznego kącika zaczynając. Chyba nam nic to nie da. Spróbuję dodać troszeczkę Duraline do niego, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo delikatny efekt nam to dało, ale jest. Na rzęs nałożę tusz od Vibo Extreme Lashes i za chwilę wrócę. Aha, i nakleję oczywiście sztuczne rzęsy i zaraz będę z powrotem. Ok, czas przejść do makijażu twarzy i do jako primera użyję bazy z Rimmel Lasting Finish, tej oto bazy. Ona chyba tak się tylko nazywa, tak, Lasting Finish Primer. Będzie to mój, drugi raz, chciałam skłamać, że pierwszy, drugi raz jak jej używam, więc to jest jeszcze taka faza testowania. Zobaczę, ona mnie troszeczkę denerwuje, że jest taka metaliczne, to znaczy rozświetla buzię i ja to lubię, ale myślałam, że będzie bardziej matująca. Ogólnie bardzo lubię rozświetlające bazy, ale nic tutaj w opisie nie było o tym napisane, więc no zobaczymy. O, jak nie wiem, czy to widać dobrze, ale moja twarz ma teraz taki metaliczny połysk. Tutaj ogólnie jest napisane, że można nosić ten primer sam jako po prostu poprawę skóry, ale nie radziłabym, bo naprawdę śmiesznie to wygląda. Fajnie rozświetli podkład, jeśli go już nałożymy na wierzch, ale jako sam ten produkt to no niestety nie nadaje się moim zdaniem do noszenia, chyba że lubicie mieć taką metaliczną buzię lekko zaróżowioną. Okej, okay, jako że chcę zrobić taki właśnie rozświetlony makijaż, taki złotawo-brązowy, ma być cała twarz taka złotawo-brązowa, użyję podkładu L'Oreal Lumi Magique, mojego ulubionego, w odcieniu Pure Line. Czas na korektor, oczywiście będzie to L'Oreal Perfect Match. Następnie użyję rozświetlacza z Vibo Deluxe Brightener. Ten produkt jest bardzo zdradziecki, bo udaje, że nic tam nie ma, a po prostu nagle zaczyna lecieć jak szalony. Więc trzeba uważać.
Za wszystko nałożyłam trochę pudru ryżowego od Delikate. Ok, dalej jako bronzera użyję Bombshell Bronze z BH Cosmetics w odcieniu Diva. I jak zwykle nakładam go na miejsce takie jak tutaj kości policzkowe. Nie konturuję, tylko bardziej po prostu ocieplam skórę, bo chciałam, żeby to było takie, taki glowing look. Ok, dalej będę używać takiego wykończenia fajnego do skóry, nie wiem jak nazwać to, to jest niby bronzer, ale taki z drobinkami, z takim połyskiem od Palladio w odcieniu Illuminating Tan. Wygląda tak przepięknie, on mi się kojarzy z tymi wykończeniami od MAC Skin Finishes. I na koniec czas na rozświetlacz Gold Highlighter od Lovely i to jest taki mój najcieplejszy rozświetlacz, jaki posiadam. On jest nawet cieplejszy od Merrill'u, więc używam właśnie tego rozświetlacza. Więc na początek obrysuję usta oczywiście konturówką. Będzie to taki przytłumiony, delikatny róż. Ok, na to nałożę pomadkę, a raczej to jest lakier do ust matowy od Lovely Extra Lasting. Ten w odcieniu numer 1. Ja nie chcę matowych ust do tego looku, ale ten odcień jakoś mi się tak idealnie wpisuje. Dam mu chwilę przeschnąć. I na to nałożę jeszcze błyszczyk, tak jak powiedziałam, w związku z tym, że nie chcę mieć matowych ust. I błyszczyk, którego użyję, będzie to BB 3D Lip Gloss od Belle w odcieniu 05. Ok, tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że się podoba. Jeśli tak, jak zwykle proszę o kciuk w górę. Od razu teraz to zróbcie, jeśli się podobał, żebyście nie zapomniały na koniec. Ok, więc to by było na tyle i... Aha, subskrybujcie oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!